Czeł, rozdział 23. Ulubione białe efekty Godry. Rig w Godra, Rig, świat efektów gitarowych rozwija się w niesamowity sposób, oferując muzyczną paletę barw i inspiracji. Trzy białe efekty, które zdobyły szczególne uznanie i stały ulubionymi wśród wielu muzyków, to Ecosystem, Particle od Red Panda oraz Infinite Jets. Poniżej przedstawione są główne powody, dla których te trzy efekty są tak cenione w świecie Godra. Rig 1. Ecosystem, wszechstronność i klasyczne brzmienia. Ecosystem to prawdziwy gigant w świecie opóźnień. Z ponad 36 algorytmami, w tym emulacjami klasycznych efektów taśmowych i analogowych, oferuje ogromną różnorodność dźwięków. Jego łatwa obsługa sprawia, że muzycy szybko znajdują się w strefie kreatywnego eksperymentowania. Klasyczne brzmienia, łatwa obsługa i możliwość jednoczesnego użycia dwóch opóźnień czynią Ecosystem niezastąpionym narzędziem w Godra Rig. 2. Particle od Red Panda. Innowacyjność i granularne opóźnienia. Particle to prawdziwa perełka w świecie efektów gitarowych. Jego granularne opóźnienia pozwalają na tworzenie teksturalnych efektów, które sięgają poza konwencję. 5 trybów opóźnienia i 3 tryby zmiany wysokości dźwięku otwierają drzwi do niekończących się możliwości dźwiękowych. Funkcja Freeze dodaje do tego efekty stuknięć i tworzy niesamowite warstwy dźwiękowe. Particle to esencja eksperymentów dźwiękowych w Godra Rig. 3. Infinite Jets – kreatywność i synteza dźwięku. Infinite Jets podbija serca muzyków, którzy szukają nowych, świeżych dźwięków. Jego zdolność do resyntezy pojedynczych nut i akordów w nowe brzmienia za pomocą dwóch niezależnych kanałów próbkowania jest fascynująca. 4 różne efekty – Blur, Synth, Glitch i Swell – otwierają drzwi do eksperymentalnych dźwięków, a kontrola nad nimi za pomocą LFO, Envelope Shaper, Analog Drive i Expression Control pozwala na nieograniczoną kreatywność. Te trzy białe efekty nie tylko doskonale integrują się w Godra Rig, ale także przekształcają standardowy pedalboard w platformę do odkrywania nieznanych obszarów dźwięku. W połączeniu z wyjątkowymi cechami każdego z tych efektów, Godra Rig staje się przestrzenią, w której eksperymentowanie z dźwiękiem staje się przyjemnością i źródłem niekończącej się inspiracji dla każdego muzyka. Rozdział 24. Ścieżki wibrujące w nieskończoność. W miarę jak gitara w dłoniach artysty przemierza dźwiękowe obszary Godry, skarbiec efektów staje się kluczowy. Pośród niezliczonych możliwości brzmieniowych, trzy fundamentalne efekty stoją jak filary, niezbędne do utkania misternego krajobrazu muzycznego Godry. Looper, Delay i Reverb. 1. Looper. Tworzenie nieskończonych warstw. W podróży po dźwiękowej eksploracji, looper staje się wiernym towarzyszem artysty. Wyobraź sobie płótno, na którym każdy ruch pędzla pozostawia niezatarte ślady. Pedał loopera pełni rolę muzycznego zeszytu, pozwalając gitarzyście nagrywać riffy lub sekwencje akordów, a następnie odtwarzać je w niekończącej się pętli. To nagrane fundamenty stanowią płótno, na którym artysta może budować warstwy kreatywności. Proces ten przypomina podróż w czasie. Gitarzysta nagrywa fragment swojej gry, a w miarę jak pętla się powtarza, ma swobodę dodawania nowych elementów. Dzięki magii overdubbingu każda kolejna warstwa splecie się z poprzednią, tworząc dźwiękową podróż, która ewoluuje przy każdym obiegu. Looper to nie tylko narzędzie, to brama do nieskończonych muzycznych możliwości. Gdy gitarzysta przenika do świata Godry, efekt delay staje się urządzeniem zniekształcającym czas. Wyobraź sobie granie nuty, a jej upiorne echo podąża za nią, tworząc dźwiękowe płótno rozciągające granice czasu i przestrzeni. Pedał delay przenosi gitarzystę do krainy, gdzie każda nuta staje się rozmową z jej przeszłością i przyszłością. Od krótkiego slapbacku rockabilly po eteryczne krajobrazy muzyki ambient, efekt delay oferuje spektrum możliwości. Przechwytuje fragment występu gitarzysty i powtarza go, umożliwiając natychmiastowe odbicia lub wydłużone kaskady. Efekt delay w Godrze to nie tylko powtórzenie, to rozmowa między nutami, dialog rezonujący przez dźwiękowe korytarze. 3. Reverb, soniczne halo. W rozległej przestrzeni dźwiękowej Godry, reverb pojawia się jako eteryczne halo otaczające każdą nutę. To dźwiękowe odbicie podróży gitarzysty przez przestrzeń, dodając głębi i atmosfery.
Reverb występuje, gdy fale dźwiękowe odbijają się od powierzchni, tworząc mnóstwo odbić, które płynnie się mieszają, utrudniając odróżnienie poszczególnych opóźnień. Dla gitarzysty Godry reverb to nie tylko efekt, to dźwiękowe otoczenie. Przemienia prostą nutę w rezonujący szmer, zamieniając zwyczajny riff w rozległe, wciągające doświadczenie. To tajemny składnik dodający wymiaru brzmieniowego Godry, otulając słuchacza dźwiękowym uściskiem. W podróży Godry, looper, delay i reverb to nie tylko efekty, to esencja dźwiękowej alchemii. Razem pozwalają gitarzyście tworzyć bogate, wciągające płótno dźwiękowe. Płótno, na którym każda nuta, odbicie i pętla stają się pociągnięciem pędzla w arcydziele, jakim jest brzmienie Godry.